Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz, Polski Kurs Blendera. W tej części kursu zajmujemy się dalej edytorem sekwencji wideo, a dzisiaj chciałbym omówić efekt tak prosty jak add. Efekty generalnie rzecz biorąc są bardzo, mówiąc delikatnie, ubogie. No ale to nic, zobaczmy jak to wygląda. Mam tutaj edytor sekwencji wideo skonfigurowany według naszych wcześniejszych ustaleń we wcześniejszym kursie i zobaczmy co można zrobić z tym efektem add. On przede wszystkim znajduje się w tej grupie opcji ukrytej pod menu Effect Strip. Przypomnę, że to menu można włączyć przez Shift A. Podobnie można je wyciągnąć z tego małego miejsca tutaj. Więc dodam na początku kilka kolorów do sceny, korzystając również z tego menu Effect Strip. I te kolory posłużą mi za chwilkę jako pewien próbnik tego, jak działa ten nasz efekt dodający. A potem pokażę jeszcze, co można z tego efektu ciekawego uzyskać, bo samo dodawanie kolorów może nie jest specjalnie podniecające. A więc tak, mam tutaj dwa paski, które nazywają się Color oraz Color 001. Pierwszy z nich, czyli Color, nazwę sobie na przykład Green i zmienię mu kolor na kolor zielony. A więc podciągnę tylko składową zieloną na maksa. Tak samo zrobię z drugim paskiem, ale jego kolor ustawię na przykład na czerwony i nazwę go oczywiście Red. W tym momencie mam dwa paski. Pierwszy, zielony, od razu jest widoczny w edytorze i robi mi elegancko cały obszar na widocznej części ekranu zielony. Natomiast jeżeli będzie film posuwał się do przodu po tym pasku, to wtedy po spotkaniu paska czerwonego ten czerwony pasek zasłoni kolor zielony i będzie wszystko widać na czerwono. Jest tak czerwony, że aż w oczy koli. Dzieje się tak dlatego, że mamy tutaj domyślnie wybraną operację na tych paskach, która nazywa się cross. Jest to operacja podobna do tego, co byłoby w przypadku replace. Szczegóły pojawiają się tylko przy pewnych operacjach związanych z przezroczystością. Więc jeżeli teraz wezmę zmniejszę przezroczystość czerwonego paska, jest zaznaczony. O, to teraz działa. Jeżeli tutaj wezmę zmniejszę przezroczystość, to pasek tak naprawdę znika i zamiast niego pojawia się czarne tło. Jeżeli byłoby tutaj cross, to w tym momencie miałbym wychodzący spod niego pasek zielony. OK? Ponieważ wcześniej w tym pasku już zdążyłem namieszać troszkę, więc przywrócę go do standardowych ustawień i tak to teraz wygląda. A więc tym się różni cross od replace'a, ale nie o tym dzisiaj chciałem mówić. Jeżeli mam teraz taki pasek czerwony i chciałbym ten czerwony kolor sprawdzić na moim obrazie, czyli zobaczyć jego składowe RGB, to oczywiście muszę kliknąć tutaj lewym klawiszem myszy po to, aby pojawiły się te składniki wyświetlone. Czyli teraz przesuwam mysz, to widzę położenie myszy XY oraz składowa czerwona wynosi 1, zielona i niebieska wynoszą 0. Teraz jeżeli dodam ten pasek do paska zielonego, który ma składową równą 1 tylko przy składniku zielonym, to suma obu tych składowych spowoduje, że będzie ustawiony zarówno kanał czerwony, będzie wynosił 1, jak i kanał zielony, co w efekcie da mi kolor żółty. A więc jeżeli dla tego paska zmienię tryb pracy z cross na add, to w tym momencie ten pasek będzie dodawał się do tego, co jest pod nim. I w tym momencie uzyskuje kolor żółty i te dwie składowe są ustawione. Jednak to nie jest dokładnie to działanie, o które mi chodzi, więc przywrócę tutaj standardowe zachowanie, czyli cross. I to, o czym chcę powiedzieć, to jest specjalny pasek, który jest sumą tych dwóch. Ten pasek wstawia się jako osobny pasek, właśnie wybierając go z menu efektów. Aby to zrobić, trzeba na początku zaznaczyć pasek zielony, później kolejny pasek, w tym przypadku czerwony i następnie po naciśnięciu Shift A mogę nacisnąć, czy też wybrać opcję ADD. W tym momencie na obszarze wspólnym dla obu tych zaznaczonych pasków pojawia się nowy pasek, który je zasłania. Ma on opcję ustawioną na Replace, a więc zastępuje całkowicie cały content, który jest pod spodem. I ten pasek stanowi dokładnie sumę tych dwóch poprzednich. A więc w tym przypadku widzę, że dwie składowe kolorów się dodają. Tak samo jeżeli dodam kolejny pasek, który będzie paskiem związanym z kolorem i to będzie pasek na przykład taki jak kolor, to odjęcie tego paska od paska, który jest pod nim, robi się tak, że zaznaczam na początku ten pasek czarny prawym kliknięciem, następnie z Shiftem klikam prawym klawiszem w pasek, który jest do wyboru i wtedy będę odejmował od paska czarnego ten pasek, który jest tutaj. Wtedy teraz naciskam Shift A, wybieram menu Subtract na przykład i miałbym odejmowanie, ale mówimy o dodawaniu, w związku z tym dodam te dwa paski. Oczywiście dodanie czarnego do żółtego nic nie zmienia. Jeżeli jednak ten kolor zmienię tutaj, na przykład na niebieski, to w tym momencie dodam kolejną składową. I ta kolejna składowa spowoduje, że suma w wyniku dodawania będzie całkiem biała. Mam teraz ustawione wszystkie trzy składowe. Mam nadzieję, że to jest w miarę jasna rzecz i tak naprawdę nie jest ona może jakimś szczególnym zaskoczeniem. Podobne operacje można było wykonywać w edytorze nodów, no i zdaje się, że kiedyś już pokazywałem tego typu działanie.
Warto wiedzieć, że pasek, który mamy tutaj, ten niebieski na przykład, który dodaje się do paska, który jest pod spodem, może być ustawiony również w innym miejscu. No i wtedy będziemy obserwowali takie skracanie się tego paska, który jest sumą tych dwóch, które się tutaj dodawały. Niemniej jednak można wziąć taki pasek i odsunąć go całkiem poza krawędź, powodując, że nasz pasek dodający będzie ustawiał się pomiędzy paskami, które sumowałem. I teraz paski, które są tutaj, w efekcie generują kolor żółty. Pasek, który jest sumujący ten żółty kolor z niebieskim, robi mi kolor biały, a potem mam już zwykły kolor niebieski. Żeby konfuzja była jeszcze większa, mogę zmienić nazwę tego paska, na przykład na white, czyli biały. Ok? Sorki, że używam takich angielskich nazw w polskim kurcie, ale może odrobinka angielskiego nie zaszkodzi. Więc ten pasek robi mi kolor biały, a sam pokazywany jest tutaj na kolor różowy, co jest dla nas sygnałem, że coś jest nie tak, ponieważ ten pasek tak naprawdę jest odwrócony na lewą stronę. On powinien znajdować się na obszarze wspólnym tego paska i tego, ponieważ ja te dwa paski zsumowałem. I ta ich suma jest teraz pomiędzy, no i rysuje się w taki dziwny sposób. Więc tak naprawdę niebieski pasek powinien być ustawiony gdzieś tutaj i wtedy dopiero ten white miałby szansę w odpowiedni sposób tutaj rzeczywiście zaistnieć, ale można go mieć również pomiędzy. No i mogę go wstawić na przykład tutaj, później ten zrobić sobie tu, więc mam pasek, który jest biały, jest sumą tych dwóch otaczających pasków, a pokazywany jest na kolor różowy, więc ogólnie jest załamka lekka i nie można w zasadzie wykombinować, patrząc na sequencer wideo, o co tu chodzi. No dobra, usunę teraz ten pasek i pokażemy może jakiś sensowniejszy przykład, coś powiedzmy sobie takiego, co ma ręce i nogi. Przygotowałem sobie wcześniej z jakiegoś takiego filmu zrobionego w wakacje, wtedy kiedy nasz kotek był jeszcze mały, po prostu film z tym kotkiem. A więc mam tutaj poszczególne klatki, zaznaczę je, dodam do sekwencera wideo, no i widać, że to jest taki mały sierciuch, który bawi się zwykłymi kartkami papieru. Ogólnie rzecz biorąc, sympatyczny filmik. Ten film ma rozdzielczość niewielką, ponieważ był belakim aparatem kręcony i jego rozdzielczość to 640x480, zatem taką sobie tutaj ustawię. Jak widać, jest to niewielka rozdzielczość, ale można zawsze kółkiem myszy pokręcić i powiększyć. No i teraz tak, gdybym chciał, aby ten film był jaśniejszy, to mogę skopiować sobie ten pasek, który tutaj jest, ustawić go wyżej i ustawić w tym pasku operację dodaj. Powoduje to oczywiście silne pojaśnienie obrazu w niektórych miejscach, łącznie z jego wypaleniem miejscami, zaburzania kolorów i całą resztę związanych z tym nieprzyjemności. Niemniej jednak jest to pewien sposób na pojaśnienie takiego obrazu. Gdybym miał tylko takie coś, no to rzeczywiście można by z tego było próbować korzystać. Oczywiście teraz po operacji ADD mogę jeszcze ustawić sobie przezroczystość tego paska i spowodować, żeby to pojaśnienie nie było tak intensywne. A więc to jest mój oryginalny obrazek. Dodałem po prostu pasek, którego alfa wynosi 0, więc nic nie dodałem tak na dobrą sprawę. A teraz zwiększając nieprzezroczystość, mogę delikatnie ten pasek pojaśnić. Zatem dodawanie w najprostszym przykładzie może służyć do pojaśnienia fragmentu filmu. Oczywiście tracimy wtedy pewne nasycenie barw i pojawia się taki niezbyt ładny kolor, no ale to jest do opanowania oczywiście w inny sposób. To jest jedna z opcji, którą możemy zastosować. Inna opcja to jest takie coś jak możliwość dodania do obrazu pewnego dodatkowego efektu, pewnego nałożenia. Korzystając z operacji dodawania mogę pojaśnić tylko część obrazu. Aby takie coś zrobić, trzeba wczytać jeszcze jeden obraz przygotowany wcześniej, który mam tutaj gdzieś w dokumentach, zdaje się. O, to jest taka maska. Zwykła gradientowa maska, która w środku jest najjaśniejsza, a na krawędziach jest ciemniejsza. Mam nadzieję, że taką maskę łatwo wiecie jak zrobić. I ona wygląda po dodaniu w ten sposób. Jeżeli rozciągnę ją na całą długość trwania mojego filmu, to oczywiście nie widzę swojego filmu, bo maska go zasłania. Jeżeli teraz dla takiej maski ustawię sobie efekt Add, to w tym momencie dodaję najwięcej białego w centrum obrazu, a przy samych rogach niewiele. I generalnie rzecz biorąc, znowu pojawia się ta sama, czy też powtarza się ta sama sytuacja. Jeżeli zmniejszę troszeczkę alfę tej maski, to mogę w pewien sposób pojaśnić centrum obrazu. Centrum jest teraz jaśniejsze, brzegi są troszeczkę ciemniejsze. Oczywiście, gdybym ustawił zamiast add od razu subtract, miałbym eleganckie winietowanie. Proszę zobaczyć, nie jest to eleganckie winietowanie. To jest jeszcze inny efekt. Chodzi o to, że teraz jest różnica, trzeba byłoby zrobić przemnożenie i teraz miałbym winietowanie. Proszę zobaczyć, winietuje się jak złoto, ale cichosza, o tym jest następny tutorial. No więc teraz, jeżeli wezmę sobie ten add i dodam po prostu taką maskę, to mam fragment obrazu jaśniejszy. I generalnie rzecz biorąc, do tego służy ta operacja.
Ona ma jeszcze parę innych zastosowań, takich bardziej zaawansowanych, ale na razie o tym cichosza. Chciałem pokazać to tylko w taki prosty sposób, więc korzystajmy z możliwości takiego brzydkiego pojaśnienia obrazu wtedy, kiedy to jest sensowne. Jeszcze innym sposobem zrobienia czegoś ciekawego z takim obrazem jest inna opcja, która teraz właśnie przyszła mi do głowy, ale która będzie wymagała stworzenia pewnego obrazka z przezroczystością. Zatem wezmę sobie może gimpa. Mam tutaj gimpa z taką fajną maską, no, którą też można byłoby w sumie dodać do obrazka, ale o niej za chwilkę, i zrobimy sobie nowy obrazek. Nowy 640x480. Ten obrazek jest w połowie, znaczy w całości przezroczysty, a ja chciałem mieć w połowie przezroczysty. W związku z tym zaznaczę pewien fragment. Weźmy sobie zaznaczenie, zaznaczę na przykład taki pasek i ten pasek wypełnię od razu bez najmniejszej żenady kolorem białym. Taki obrazek następnie zapiszę jako PNG i niech to będzie maska z numerkiem 3. Taki obrazek mogę następnie dodać do swojego sequencera wideo i spowodować, że zamaskuje mi on pewien fragment obrazu. A więc biorę sobie ten image, wczytuję maskę z przezroczystością, ustawiam ją tutaj. I proszę zobaczyć, zapisałem tego PNG w zasadzie z przezroczystością, ale do Blendera, do edytora wideo wczytał się zwykły obrazek bez kanału alfa. I nie przeszkadza mi to, ponieważ używając opcji dodaj, czarny kolor, który się dodaje do obrazka, nie zmienia niczego, a więc widzę to, co widziałem poprzednio. Natomiast biały kolor oczywiście powoduje, że wszystko tutaj jest białe i zasłania mi jakby część mojej sceny. I gdybym chciał, by ten kolor był przezroczysty, wystarczy, że delikatnie zmniejszę przezroczystość i już mam pewną taką warstwę, która może być na przykład przeznaczona na napisy, ewentualnie na jakieś inne efekty, które chciałbym dodać później. W ten sposób można się bawić i powodować pojawienie się na obrazie pewnego rodzaju warstw lub też jakichś komponentów, które można później wykorzystywać do swoich własnych niecnych celów. Ok, myślę, że to wystarczy w tym tutorialu. Dodam jeszcze na samym końcu tylko tą dziwną maskę, która jest tutaj, aby pokazać, jak to fajowsko wygląda. Tę maskę również przygotowałem z kanałem alfa, ale nie jest to istotne. Mogę ją tutaj dodać. No i oczywiście zasłania mi cały obraz. Jeżeli zmienię jej tryb na add, to mam teraz sumę. Ta, która jest tutaj, może być przeze mnie wyłączona przez naciśnięcie H, a więc ona znika. Jeżeli teraz w tej górnej masce zmienię troszeczkę przezroczystość, ją osłabię, to mam dodany taki efekt kółka, w którym oczywiście ten kotek siedzi i się bawi. A więc jest to na całym obrazie dodany jakiś element. W ten sposób można zrobić również własne logo graficzne i wkleić na obrazek, dodając po prostu, ono będzie wtedy widoczne w całym obszarze obrazu. Ok, myślę, że to wszystko na temat funkcji Effect Strip Add. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.